Hej, hej, witam w kolejnym odcinku Simsów. Dzisiaj zaglądamy do domu Leny, w którym to odnowiona Rebeka weźmie ślub z Kamilem. Ze starym Kamilem. Starym, dobrym, poczciwym Kamilem. Mamy w tym momencie niedzielę, jest godzina 5:43 dokładnie, a na nogach jest jedynie Oskarek, który wstał przed wszystkimi. Może przygotowuje on jakąś specjalną niespodziankę dla cioci i wujka, a jako że niedziela, no to idealny czas na zorganizowanie przyjęcia weselnego. No i taki właśnie jest plan na dziś. Chcemy, żeby dzisiaj wszyscy się dobrze wyspali. Oskarka pewnie położymy jeszcze spać w ciągu dnia, a jeśli chodzi o stan chorobowy, no to Blanka przeziębiona, a reszta ma niestety katar i leci woda. W którym to miejscu? Koń nie mają zlewu przecież w kuchni. A to akurat tutaj w tej górnej łazience, także będziemy musieli wzywać majsterów dzisiaj. Niech zajmą się tą chatą, doprowadzą do ładu i porządku. A Kamil powinien wyruszyć do pracy, ale naturalnie tego nie zrobi. I tak, nie ma żadnej przyjemności z tej roboty. Powoli będą nam wszyscy wstawać. Blanka przyszła właśnie do tej łazienki, bo usłyszała szum wody, a to jest dobre, jak nie można zrobić siusiu. Oskarek kąpie się w drugiej łazience, no i nasza para młoda. Kamil nawet się przytula do Rebeki. Ona gładzi go włosami, tymi doczepianymi. Wstaje także Lena. Co, ona dostała jakieś pluszczyste coś? Za co to było? No nie wiem. W każdym bądź razie... A, spadeczek! O, proszę. Jakie miłe wiadomości z rana. Jeszcze oczu się dobrze nie otwarły, a już spadeczek na koncie. Już większa sumka pieniędzy. Lena oczywiście będzie musiała się wyjątkowo przygotować na dzisiejszy dzień. Zrobić sobie piękny make-up. Sprawdzić, czy suknia jej nie pogrubia. Przed wbiciem się w wyjątkową wieczorową suknię, Lena założy sobie po prostu zwyczajne top jeansy i sweterek. No a później zaczną się już typowo przygotowania właśnie do przyjęcia weselnego. W tym czasie damy Samuelowi wyjątkowo odpowiedzialne zadanie, a mianowicie zadzwoni on po majstra. Blanka jeszcze nie zdążyła się wykąpać, więc weź szybki prysznic, a Oskar zostaw siostrę. Może wynajdziesz sobie upragnione spaghetti spośród resztek. No i zjesz w ramach takiego śniadanka. O proszę, jak się dzieciaki zaprzyjaźniły. Ale się wyrzucają z łazienek. Boże, jak oni długo dzisiaj śpią, nie do wiary w ogóle. Ustawmy już, żeby Rebeka też się w coś przebrała. Sprawdzi swoją sukienkę, czy nigdzie nie pognieciona. No i pod tą wyjątkową suknię, którą przywdzieje dzisiaj Lena, naturalnie potrzebny jest wyjątkowy make-up. Ona powinna mieć dzisiaj takie piegi narysowane, ale nie będzie tego mieć. No i Lena na tą wyjątkową okazję wykonturowała sobie lekko nosek, żeby wydawał się smuklejszy. Do tego ma wyraźnie pomalowane oko, no i czerwonawo-brunatną szminkę. Taka to nasza Lena na ten wyjątkowy dzień. A ciekawe, co każe ona założyć swojemu mężowi? A, majstero jest już ogarnięty, także nie, dobra, nie potrzeba, dzięki. Lena w tym czasie przygotuje sobie jeszcze wyjątkowo długą kąpiel z bąbelkami, dorzuci cały płyn do kąpieli. Niestety Oskarek nie może posilić się spaghetti, ale za to wyciągnie sobie naleśniczka. Tam za murami widać, że Rebeka już wstała, także będzie się również szykować do rozpoczęcia tego dnia. Dalej z kwiatkiem, który będzie służyć jako jej bukiet. O Jezu, co ona chce zakładać dzisiaj? Rebeka, ogarnij. No i na co dzień Rebeka ubrała właśnie taką króciutką sukienkę, kropki, a do tego bardzo wysokie kozaki. Samuel musi przewietrzyć swoją garderobę, wyciągnąć garnitur, zobaczyć, czy nie pożarły go mole. No i mamy dla niego czerwoną marynarkę i białe galoty. A Samuelu też poważny garnitur, elegancki człowiek, ahaha. Nawet dopasował sobie krawat do szminki małżonki. Oni się potrafią naprawdę pięknie razem pokazać. Rebeczka jaka zadowolona na tej profilówce, że ślub będzie dzisiaj mieć. Kamil w dalszym ciągu nie wstaje, a burczy niestety w brzuchu. No tak, to już było powiedziane ostatnim razem. Samuraj tym razem chyba naprawdę będzie musiał zamówić jedzenie, no bo trzeba coś przygotować na wesele, naturalnie. Bufet swoją drogą, ale wypadałoby się pokazać z bardzo dobrej strony. Zaprosić na przykład całe te sąsiedztwo. Każdy by mógł przyjść, coś zjeść. Wszyscy z tego H&M-u od razu by do nich przyszli w odwiedziny. By mieli jej porządne ubrania. Blanka już tutaj wywija, tymi łapami przewraca w powietrzu. Chyba goliła się pod pachami i teraz krwawi. Dziewczyno, weź się ogarnij, gdzie masz jakąś szafę? Chyba znowu będzie musiała korzystać z szafy matki. Przebierz się przede wszystkim. To tak nie uchodzi, żebyś ty chodziła nawet godzinę dłużej w tym ubraniu. Oskarek je sobie pysznego naleśniczka. Chcielibyśmy także, żeby ktoś posprzątał te śmierdzące talerze. O, muzyki tutaj już lecą. Z samego rana słychać z głośników. Na cały dom lecą melodie latino, które rodzina najbardziej uwielbia. A Blanka już od samego rana wytwornie ubrana. Nawet jak się nie przebierze w inną sukienkę, to ta już jest okej. Fakt, że na czarno, ale bierze przykład z matki. No i Lena także wychodzi z wanny, a Samuel ją wyśmiewa. No chyba jednak ciało faktycznie się zmieniło, a tu mamy jeszcze Blankę w dniu dzisiejszym. Będzie robić konkurencję pannie młodej, z całą pewnością. Przyjechał tam jedzeniowóz, także zaraz będziemy mieć też coś do zjedzenia, zrobione przez Samuraja naturalnie. Lena weźmie sobie jakąś resztkę. Kamil chyba wie, co go dzisiaj czeka, on tak odwleka ten moment wstania. Się stresuje, biedaczyna. Samuraj przyszedł właśnie do łazienki i chyba on nam zechce naprawić ten zlew, ale to już nieważne. Sprawdźmy jeszcze wygląd Blanki. W sumie myślę, że jest okej to, co ostatnio zrobiła jej na twarzy Ksenia w salonie piękności. Make-up zresztą bardzo podobny do tego, który zrobiła sobie matka, więc matce też się podoba. Jest okej, Blanka, możesz tak pozostać dzisiaj.
W ogóle się zastanów, może ty jakąś osobę towarzyszącą sobie zaprosisz. Zaraz zobaczymy, czy jest jakiś kandydat. Bo tak samemu pójść na wesele? Ani to potańczyć, ani się pobawić. No i mały Oskarek musi sprzątać talerze. No kto to słyszał? Tyle obsługi. W ogóle dziwna jest opcja, że Samuel nie lubi swoich dzieci. Chyba nie byłem potrzebny do szczęścia. Ale za to rozpacza nad śmiercią Alinki. Już wie o tym, że ona nie żyje. Takie dresy na taki wyjątkowy dzień. Jako, że Kamil został skrytykowany za dresy, które posiada w szafie, to w zamian za to założy sobie elegantsze spodnie z szelkami, no i do tego krawat. Mi się wydaje, że Oskarek się jeszcze w ogóle nie przebrał. Ale on zawsze nosi szelki, więc to się trochę myli. Oj, synku, synku, kiedy ty się nauczysz, żeby nie sprzątać po służbie? To jest zadanie dla służby, nie dla ciebie. No i jeśli chodzi o naszą Blankę, ona mogłaby się pojawić na przykład z Tymonem. Oni na pewno bardzo dobrze się ze sobą przyjaźnią, ale ktoś mógłby to opacznie zrozumieć. Sprawdźmy jeszcze po chemii, jej się podobają same dzieci. No tutaj raczej takich kandydatów na chłopaka to nie ma, więc chyba pozostanie nam Tymon. Druga opcja, ona może sobie troszeczkę porozmawiać z tym Dobromirem, ale jakbym miała mieć takiego osobnika w domu, to by mi się po prostu język połamał w trzech miejscach. Także tylko i wyłącznie osoba towarzysząca na ślub. W dodatku będziemy musieli znaleźć jakieś przezwisko. Przyszły zakupy, a Samuel odchodzi specjalnie od drzwi, żeby nie musieć zapłacić. To idzie i tak z konta rodzinnego. Lena zje w tym momencie omleta, a Rebeka... No słychać cały czas tą wodę, denerwujemy ten dźwięk. Dalej to nie jest naprawione? Samuraj, to jest taka ciężka sprawa? Aż nie do wiary. Rebeka, może nie wąchaj tego kwiata? Może wtedy by ci polepszyło, a nie ty tak wkładasz sobie te prętki czy inne słupki kwiatowe do nosa, potem się dusisz. Możesz wyjść, bo ja bym potrzebowała skorzystać. A Oskarek dzisiaj bez szelków. Tak też można, da się. No Rebeka, no odejdź z tej łazienki, no Boże. Wkłada sobie te kwiaty do gardła, do nosa, a potem się dziwi. Chce się zabić, żeby nie wziąć ze mną ślubu, czy co? Dziwna ta Rebeka, naprawdę. Oskarek zaczął się jeszcze bawić koniczkiem. Patrzy, co ma pod podwoziem. Pod podeszwami po prostu. Podkową. Jak zwał, tak zwał. Ale musi taki spać, żeby być w miarę trzeźwym, wypoczętym na uroczystość, która nam się szykuje. Blanka rozmawia właśnie z tym kolegą, jak ona łazi po całym domu, próbuje rozchodzić te buty, nauczyć chodzić na obcasie przede wszystkim. Rozmowa całkiem się klei, już na dziesiąteczkę. Kamil jeszcze przyuważył plamy na wannie, więc to szybko posprzątał. A ty, Rebeka, mogłabyś tak naprawdę posprzątać nasze miejsce ślubu. No właśnie, bo tutaj są jakieś smrody, syfy, inne sprawy. Samuel, ty też sprzątasz, nie masz godności, człowieku. Kamil, chodzi jakiś ściekający się. Przyjechał nam majster, okej, okay. Nie wiadomo, czy tam już zostało coś naprawione, czy nie, ale on nie będzie teraz przecież pływać w takich bajkowych kąpielówkach. No właśnie, nawet się boisz wskoczyć. Jak twoja sytuacja się tutaj rozwija z tym dobrem chodzącym? To jest Januszek akurat. No tak, na 25 się dogadali. Na 1/4 jest zdecydowany, żeby przyjść z Blanką jako osoba towarzysząca na ślub. Tak, więc może, kto to wie? Oskarek sobie śpi, naturalnie odkryty, to jest dziecko po prostu, które nie zna słowa za zimno. Samuel już uchachrany, widzi, że Rebeka taka lekko rozgolecona. No to wszystkiego najlepszego na dzisiejszy dzień, żeby wam się wszystko udało. Dzisiaj wymiotam całą tą lodówkę ze resztek. A Samuraj jak na złość nie robi dzisiaj kompletnie niczego do jedzenia. Jak akurat by była potrzeba. Kamil musiał wziąć starą kanapkę z chleba tostowego. No i Oskarek chyba został obudzony przez siostrę. Tak chyba to działa mniej więcej. Tak więc, już nie zaśnie. Musi się przebrać, założyć swoje okulary, bo inaczej nie będzie niczego widział na uroczystość ślubnej. Samuel już się poczuwa do odpowiedzialności i już zaprawione było. To od razu jest lepszy humor. A krzywi się? Okropnie. Już 10 minęła, to już można sobie pozwolić. Samuelowi już się włącza, idzie podziwiać ręczniki. Normalna trzeźwa osoba czegoś takiego nie robi. Przed ich domem oczywiście fontanna działa, bo to specjalna atrakcja podczas ślubu, żeby sobie tryskała woda na wszystkie możliwe kierunki. Majster opuszcza nas już, wszystko jest w porządku. Lena już myśli, co dobrego zrobi Samuraj do jedzenia. Czy ten brzuch jej się powiększy w ciągu uroczystości? Tam już są rozlane jakieś drinki. A z drugiej strony mamy wszystko przygotowane. Tutaj również są polane drinki. Brakuje nam tylko tortu i może świeżych kwiatów na stołach. No i jak za dotknięciem magicznej różdżki pojawiły się kolejne atrakcje na tym przyjęciu. Mamy specjalnie sprowadzony z najdroższej cukierni tort. Pojawiły się już pieczywka, a także pierwsze zimne dania na stołach. Mamy także do tego ozdoby w postaci kwiatów. Także tuż za stołami pojawiły się piękne ścianki ozdobione kwiatami. Żeby nikt tam przypadkowo, jak się napije, nie wpadł do basenu na przykład. No i naturalnie są także alkohole od wyboru do koloru. Nie wspominając już o automatach, gdzie mamy także piwko oraz kawkę, co goście będą chcieli. No a w samym miejscu uroczystości mamy położony już dywan, jak i również krzewy z kwiatami. To zawsze jakoś tak przyjemniej wygląda. Tak więc w takich okolicznościach odbędzie się już niedługo ślub Rebeki, jedzącej w tym momencie loda za pomocą kwiata, oraz Kamila. Dzieci w miarę przygotowane. Lena już nie może się doczekać, tak samo jak i Samuel. Tak więc myślę, że będzie to najwyższa pora, żeby rozpocząć zapraszanie gości. Jak wiadomo, ta rodzina ma bardzo rozległe kontakty, jak i bardzo dużą rodzinę. Z tego też względu musimy zatroszczyć się, żeby zostali zaproszeni wszyscy. O, a tam już ktoś przyszedł. Jakaś starsza pani. Ale umalowana, ubrana.
Trudno, trzeba przywitać. Już powoli goście się tutaj będą zbierać. Samuraj też będzie miał pełne ręce roboty. Pani z pewnością na ślub, no zachęcam, zapraszam. Ja to zorganizowałam. A ten samuraj jest znowu widywany w towarzystwie Oskarka. I to jeszcze są sami z innym mężczyzną w pokoju. Jest bardzo niepokojące, naprawdę bardzo. Spróbujmy zaprosić ciotkę Kajkę. Ona to naturalnie zaproszeniem nie pogardzi. O Boże, jakie osoby przychodzą na ten ślub! Jaki ten Kamil ma w ogóle znajomości? Co to za wypłosz? Ta też nie może uwierzyć. No nie, no Seba też w pracy. Boże, jak oni robią na złość. Mogę się pozwalniać wszyscy. Mamy już tutaj widoczną Alicję. Wyróżnia się karnacją, ale dopasuje się za to z tą Marlecią. Klimek jest też dobrym przyjacielem Kamila, także musi się zjawić. Niestety Rebeka też będzie musiała zaprosić swoje osoby, a Justin przyjdzie na dodatek z kimś. Rebeka, co ty wyprawiasz najlepszego? Ona chce chyba coś sobie zrobić specjalnie, żeby nie brać tego ślubu. A Samuel już zobaczył jakąś babę, już musi przyjść się przywitać. Naturalnie. Hej, siemanko wszystkim, fajnie, że jesteście, mamy dzisiaj ślub. Samuel po kontakcie z Kajką niestety się nam rozchorował. Przyszła nawet Emma, też jest zaproszona, lubiana przez Kamila przede wszystkim. Ta Blanka, co ona wyprawia, do kogo należy? Do Rebeki, no proszę, ty zachowuj się dziewczyno, ile ty masz lat? Też oczywiście już przeziębione, o Boże. Od strony Rebeki również zaprosimy kilka osób, głównie jej przyjaciółeczki. Samuel pokazuje goły tyłek w telewizji. Blanka wyciąga sobie jakiegoś lodzika. Samuraj, jak na coś, on w ogóle nie robi jedzenia. Ale by Lena zrobiła, jakby teraz kazała nie otwierać nikomu drzwi. Podaj posiłek, Samuraj, no, goście się schodzą. Kamil już wyszedł na zewnątrz, przywita jeszcze Klimka, Piotrek nawet się zjawił, no i również Janek. Krycha? Miałaby chęć przyjść? Niestety Adam może się nie zjawić, bo pracuje. No, cześć, jak wszyscy machają, moje jezyk, fajnie. Kamil tak stoi się u tych bab. Wita się przyjaźnie. Janek, chce się też objąć przyjaźnie ze swoim kuzynem? Może on potrzebuje jakiegoś wsparcia? O, doktora sobie zaprosimy, o proszę, chyba jeszcze nie miał przyjemności uczestniczenia w ślubie, czymkolwiek. Samuraj, jaki dostojny, jak on wita wszystkich gości. Aż miło. A Kajka jak zawsze już korzysta z tych luksusów. Jeszcze widzi szampan już wystawiony. Żyć nie umierać. Kamil jak długo tutaj stoi z tą Alicją na zewnątrz? Może ona nadal szuka? A jest jeszcze taka Krysia? Niestety zapraszanie zawsze długo trwa. Zobaczymy, czy Samuraj przygotuje nam jakieś jedzonko na poczekanie. Bo jak widać, tutaj goście zaczynają tańczyć. Tylko nie słychać muzyki. Ale oni się i tak dobrze bawią w swoim własnym towarzystwie. Poczekajcie, zobaczę, co z muzyką się stało. Blanka chciała także zaprosić swoją osobę towarzyszącą, jakiegoś tam kolegę. No Filip, no właśnie oni nie wrócą teraz do popołudnia. Tak więc z tego względu może zaprosimy ich tylko i wyłącznie na wesele. Tak samo prawdopodobnie Seba, Adam. No poczekaj, Blanka, bo mi nie chce przyjść rodzina, no to jest przykre. O Jezu, Alka! Co ty masz takie wyskoki jakieś? Czy ktoś już czeka na przywitanie? O Jezu, a ta jak się od razu odpierniczyła! Jaka gościuwa! O mój Boże! Czemu nie jest dalej przywitana ta Kryśka kokoszkowa? No, dopiero teraz. A pani co? Nie ma sukienki na przebranie? Podejrzewam, że może ma. Może musiała od razu z pracy z nocnego dyżuru przyjść. No to witam serdecznie. No to jak? Przyjdziesz jako moja osoba towarzysząca? Na ten ślub? Na minienic? No co ty? O Jezus Maria. No on taki tylko obiecał na 25%, także nie ma co się dziwić, mógł się rozmyślać, albo rodzice go nie puścili. Lepiej będzie jednak zaprosić tego Tymona. To jest całkiem dobra partia. Przede wszystkim to jest jej przyjaciel. Tymon chce przyjść za przyjaźnioną osobą, a Blanka oczywiście się zgadza, bo myśli, że to jakiś chłopak dla niej. Blanka, Boże, przestań już paplotać przez ten telefon, ja też chcę kogoś zaprosić, tak? W końcu to wszystko sfinansowałam. Ona by chciała widzieć na pewno Aurorę, a razem z nią jej dzieci, bo Seba jeszcze właśnie pracuje. Blanka leci do ojca, ale on jej przecież nie lubi. Przywitaj zatem Antoniego. To jest prawie, że pradziadek wszystkich. Sprzątacz idzie nam do domu, a tutaj goście już świrują, tańczą sobie przy muzyce. Kajka to obserwuje, czy wszyscy na pewno równo tańczą. Oskar w tym momencie mógłby już wstawać, żeby być pełnoprawnym uczestnikiem tej imprezy. No i przede wszystkim zaraz się zjawią dzieci, więc Oskar już będzie mieć coś do roboty. Trzeba naprawić kibel. Bo niestety, no Rebeka takiego kloca zasadziła tam, że zatkało się dosłownie wszystko. O Jezu, tutaj co się dzieje? Jan, jak dotyka Samuela. Spójrz mi w oczy. On nie jest gejem, Janek. Ogarnij. A Kajka już tak patrzy. Co to za baba i czemu się kręci wokół baru? Przecież każdy wie, że to moje alkohole. A tu, o proszę, Krycha przyszła z Antkiem. Mimo, że nie byli razem poproszeni w ogóle. Ale motyw niezły. Antek od razu do niej zadzwonił. Słuchaj, przyjdź, będziesz moją osobą towarzyszącą. Miejmy nadzieję, że krzeseł nie zabraknie. Bardzo ci dziękuję, że przyszedłeś na ten ślub, bo tamten typek to mnie olał. Po godzinie rozmowy, rozumiesz? Stacha już proszę, też wywija. Obcasem trąca Jana. Ta koleżanka Rebeki już podziwia łazienkę, jak tam są pięknie ułożone te kafelki. No i niestety nie będziemy mieć sprzątania na tym przyjęciu, bo sprzątacz już nas opuszcza. Tymon z Blanką o wiele bardziej się zaprzyjaźnili. Idą też niejadki. Oni również zostali zaproszeni. To tak po sąsiedztwie. Spróbujmy jeszcze raz poprosić Samuraja, żeby nam przyrządził jakieś jedzenie. A ta Arleta, co ona robi? No już, leciała do tego basenu. Się utopi. Swoją drogą ciekawe, jakbyśmy jej ściągnęli te wszystkie drabinki, czy przyszłaby po nią do nas opieka. Do Samuela już zarywają wszystkie baby. Również te stare, ale on się bardziej ogląda za tą w wytwornej sukni. Blanka to jak rozciąga nogi przed pierwszym tańcem. Ona pewnie zrobi jakiś popis jako baletnica. Zobaczymy, czy zjawią nam się na przyjęciu Filip oraz Seba, bo zostali jeszcze teraz doproszeni. O, idą.
Dobra, mamy sytuację rozwiązaną. Tutaj jeszcze jakieś nieprzyjemności w łazience. Antek się wykłóca. Ty zostaw te wanny. Balbina się zaczyna obsługiwać tutaj alkoholami. Ona nie widziała nigdy takiego dużego wyboru. Idzie Seba, klaszcze już z daleka. Mówi, znowu będę mieć do czynienia z tą całą fortuną Leny. Gul skacze jak nic. Więc będzie to najwyższa pora, żeby Kamil w końcu wziął ślub z Rebeką. Po tylu latach. Ona sobie zrobi wytworne wejście, gdzieś tam z oddali będzie szła. Jak Ofelia się bawi ze swoim synkiem, on to w ogóle wygląda jakby jakiś niedorozwinięty. Nie ma co przedłużać, pora zacząć. Kamil w końcu może się doczekać pięknej uroczystości ze swoją kochaną. O ile uda mu się w ogóle wyjść z tej łazienki. Ale goście już wiedzą, o co chodzi, była umówiona godzina druga, tak więc wszyscy idą tam właśnie na miejsce ceremonii. W środku pozostaje jeszcze kilka osób, którzy niestety nie poczuwają się do tego, żeby uczestniczyć w tej ceremonii. A nawet pan doktor idzie zobaczyć, jak to wygląda, bo jest ciekawy. Arianna tak patrzy na te samochody. Ona zaraz pewnie tej rodzinie zaproponuje jakiś wspólny deal z prowadzeniem jakiegoś lepszego auta, lepszej marki, niż to, co oni tutaj mają. Na miejscu zasiadł już Sebastian, naturalnie rozmawia sobie z Filipem, no bo bracia się spotkali w końcu. O Boże, nawet Samuraj chce brać udział w tej uroczystości. On się czuje też jako członek rodziny, co najmniej. O Boże, jaka Kajka! Patrzcie na nią! Jezus Maria, to jest typowa matka założycielka, patrzcie na te biodra. Boże, jak ona się wystroiła. A ta starsza pani już siada obok Filipka, już myśli, o proszę, przyszedł sam. Może uda się coś wyrwać. A ten typek, to kto to jest? O Boże, to jest ten nasz Samuraj! Jezus Maria, on pewnie od Samuela pożyczył to ubranie. Samuel chodził w nim cały dzień, mówi do Samuraja, masz, nie będziesz w tym uniformie się pokazywał na ślubie. Załóż coś porządnego. Mamy tę Kryśkę, mamy już Justina, Rebeka nawet dotarła. W tym momencie patrzą sobie prosto w oczy. Piękne ujęcie na parę młodą, postać Jezusa. Jest też studnia w tle, przy której też w studni brali ślub rodzice Kamila. To wszystko jest bardzo sentymentalne. Emma tak skromniutko pokazuje tą swoją tuszę, którą nabyła w tym domu. Kogo jeszcze tutaj zobaczymy? Bo jak widać, Kajka już się denerwuje, że ta pani zajęła jej miejsce obok syna. Alicja prawie nie wyróżnia się na tle tych zielonych traw i drzew, ale ma na sobie taką czarną sukienkę. Jest też pan doktor, pierwszy raz uczestnik takiego poważnego wydarzenia. Arianna, o proszę, elegancki kostiumik, piękny kolorek, bardzo jej pasuje. Elegancka kobieta się z niej zrobiła. W końcu wypadałoby się przebrać też Lenie. No i właśnie to zrobiła, o proszę, no pięknie, ale ona robi furorę. A Sonia dzisiaj tak na skromnie, śliwkowa kreacja. Mamy też Antka. Wszyscy jacyś tacy bardziej eleganccy, przystojniejsi zaraz. Spójrzmy z góry, jak będzie się rozwijać dalej ta sytuacja. Jak na złość nikt nie chce siadać z przodu, wszyscy się boją, że zaraz będą brali udział w jakichś zabawach i innych rzeczach. Kamil, jak widać, nie czeka na usadzenie się gości, zabiera się za obrączkowanie swojej ukochanej, żeby mu nie uciekła. A tutaj co to się dzieje? Jan się przytula z Emmą, ta się wypina, kaszląc, Boże, kochany. Arleta przyjmie znowu tego koronawirusa na siebie. Tam ktoś wyrzucił nam już śmietnik. I ogólnie to dzieciaki nie są zainteresowane dzisiejszą zabawą. Razem z dziećmi pozostała Aurora. Tymon też miał być osobą towarzyszącą, a w ogóle robi jakieś dziwne wygibasy na dywanie. Znad tego łuku spójrzmy na dalszą część uroczystości. W tym momencie następuje wymiana obrączek pomiędzy Rebeką a Kamilem. Dotykają się również tym kwiatem. Może takie symboliczne jeszcze coś? Lena naturalnie musi być dobrze widoczna na tych zdjęciach ślubnych, także nie usiadła, a stanęła po prostu na środku. Krycha trzyma się razem z Alką, najwidoczniej dobrze się znają. Po drugiej stronie mamy Emmę oraz Arletę. Filip, jak już było mówione, siedzi przy starszej pani, a Sebastian właśnie przy Samuraju. Antek cieszy się, że widzi swojego brata Jana. Jest też Piotrek, ale on jest zawsze eleganckim człowiekiem. Mówi, no same szychy, jest doktor, jest Arianna. No i tam jeszcze z tyłu siedzi sobie Blanka oraz ta Balbina, koleżanka Rebeki. Osoby najważniejsze w tym gronie, Lena, Kajka, Sonia, one akurat stoją, żeby wszystko widzieć jak najlepiej. W tym momencie ślub pomiędzy Rebeką a Kamilem został zawarty. Na sam koniec przyszedł jeszcze Antek. No i Rebeka chyba odzyskała uczucia wobec Kamila, bo pięknie wszystko zorganizował. No to ja w takim razie życzę wszystkiego co najlepsze, Kamil. Szkoda, że wziąłeś ślub, no bo wiesz... Wszyscy najlepsi faceci w Weronie zaraz są zajęci, biorą śluby, a dla mnie nikogo nie ma. Ale wszystkiego dobrego. Miło z twojej strony, Alka, że tak myślisz. Tytus zaczyna już od razu rozmawiać z Kryśką. Ona już składa te usta jak do pocałunku, bo Adama nie ma. Kamil niestety czym prędzej pobiegnie do łazienki, bo jego bardzo zestresowała ta sytuacja. Rebeka może ewentualnie przyjąć jakieś życzenia, ale nie wiem, czy ktoś jest tutaj przyjemnie do niej nastawiony. Z całą pewnością możecie, goście, już jeść, pić i ogólnie wszystko, co chcecie. Włączymy zaraz muzykę, podamy też bufet. Jak widać, tutaj faceci od razu wiedzą, gdzie są kieliszki porozlewane, o proszę. Już przy butelce Janek, Antek. Oni pochodzą z takiego domu. Kamil przed tym piciem do kibla musi skoczyć, żeby więcej się zmieściło w tym pęcherzu. Nie no, nie wierzę, jakie tutaj przykrości tę naszą Kajkę spotykają. Ona taką piękną suknię włożyła, wcisnęła się przez te wielgaśne biodra, a typiara ją po prostu z wody traktuje. Ło, mój Boże, co to się dzieje? Ta starsza pani wyśmiewa Arletę, że taka zielona przyszła pomalowana, myśli, że to farba. Samuraj jednak się poczuwa do odpowiedzialności i zaczyna sprzątać śmieci. Jakaś Judyta tam jeszcze przychodziła, ale nie jest to do końca ważne. Oskarek musiałby się pobawić z dzieciakami. Bawcie się w jakieś tam berki i inne atrakcje dziecięce. No to 100 lat dla pary młodej.
Samuel sobie wypił wcześniej całą butelkę sam. Ochrypnął mu ten głos. Postawimy sobie jeszcze bar tutaj, żeby Tomo był też obecny na imprezie. Oni to mają tyle tych barów, po całym domu porozkładane. Elena stwierdziła, że kogoś tutaj brakuje, a mianowicie barmana. Także w tym momencie będzie ona po niego dzwonić. Słychać już rozdawaną gotówkę, no bo bufet pojawia się na stole. Mamy póki co dobrą zabawę, no bo jak takie jedzenia, pyszne alkohole drogie, no to czego tutaj się spodziewać? Gdzie ona leży ta Rebeka? Do fontanny? O, ona będzie wrzucać mydło, ale atrakcję sobie wymyśliła dla gości, żeby każdy popatrzył, jak się pieni. Rebeka wkłada sobie kwiata do ucha, wyciąga proszek do prania. No i jak to się skończy? Już Antek cię widział, przykro mi. No jakie bąbelki, ale tylko z jednej strony. Taka atrakcja po prostu minus 10. No proszę, kto tutaj sobie drinkuje? Jaka Emma? Myśli o Kajce? Może, że ona będzie jeszcze potrzebować opiekunki? Wyślemy Oskarka, żeby trochę potańczył. To jest w końcu imprezka, jest specjalny parkiet. Nawet pogoda się lepsza zrobiła. Naprawdę dobrze się to zapowiada. Samuel już zasiada. Specjalne miejsce sobie wybrał, żeby jeszcze popatrzeć na panie, jak tańczą. Jak widać, bufet ma dzisiaj duże branie. Wszyscy się częstują, wygłodniali. W końcu przyszli tutaj na niedzielny obiad. Blanka gdzieś tam na górze. Zła, bo Tymon ją wystawił. Nie był w rzeczywistości jej osobą towarzyszącą. Proszę przede wszystkim wyłączyć tę muzykę. Nie, goście przyjdą po prostu po drugiej stronie. Oskar w ogóle rozmawia z ojcem, jakieś tematy. Do okulisty musi iść. Oj, dziecko, jest ślub, dajże spokój. Ojciec musi iść coś zjeść i napić przede wszystkim. Aurora usiadła obok Krychy, wypytuje się jej, czy ona ma jakąś nową miłość, bo coś ją słuchy doszły. Malwinka przywitała się już z Arletką. Tutaj jest jeszcze nasz pan doktor. A ci tutaj jakie układy robią, o mój Boże. Antoni, naleśnik, Seba. Kajka tak też zwraca uwagę. Boże, kochani, co za samuraj. On miał podawać teraz jedzenie, sprzątać, a on się zajmuje krzakami. Dziwny człowiek. Uwaga tutaj, żeby nie wpaść do tego basenu, bo to jest dość niebezpieczne. Kamil też idzie po posiłek. Proszę, goście pięknie się pousadzali. Chyba nie wiedzieli, że w tym miejscu miała siedzieć para młoda. Ale cóż, nie było plakietek z imionami. Rebeka, może byś potańczyła z koleżankami? Zawołaj tam na parkiet. Tytus już tutaj się pyta Janka, jak on się odnajduje w tym szerokim świecie, na przedmieściu mieszkając, po studiach będąc. To zupełnie inne życie. Blanka przybiegła, a Rebeka zaczęła tańczyć bez swojego nowego męża. Rebeka już tak patrzy na Samuela, no wolisz jeść niż ze mną zatańczyć? Może z Arianną, może ona będzie chętna. A Blanka chciała potańczyć ze swoją osobą towarzyszącą, z tym Tymonem. On się ukrywa za filarem, chyba nie potrafi tańczyć. Blanka cię nauczy. Starzy ludzie to się jednak razem trzymają. Samuel leci w tym momencie do Antka. Czy Samuel znajdzie sobie jeszcze miejsce siedzące? Bo te ludzie są tacy wygłodniali, oni już wszyscy siedzą. Jeszcze jedno się uchowało. I Tymon, no proszę, największy zainteresowany. Nie było go na ślubie? A on tutaj teraz opowiada, jak to zaręczyny wyglądały, jak na ślubie fajnie jest, a nawet się nie przebrał wieśniak. Dzieciaki idą chyba do domu. Tam będą właśnie spożywać ten obiad niedzielny i ślubny. A Antek im towarzyszy. Kamil się również tutaj zjawił, nałożył sobie jakąś sałatę, ale ogólnie mina kwaśna. I to chyba nie ze względu na sos z tej sałatki. O mój Boże, nie, co ta Lena robi? Ja nie wierzę w tą dziewczynę w tym momencie, co ona odwaliła. Ona chce pokazać, jakie to oni luksusy mają. Jeszcze przede wszystkim, że ma nowy kostium kąpielowy. Proszę wyjść stąd, z tego basenu, Lena! Ona chce tak zwrócić na siebie bardzo uwagę. Niczym nie interesuje szczęście kuzyna. A Rebeka tak stoi i czeka, no kiedy ten pierwszy taniec będzie, no, Kamil. Gościu, w czym ty masz problem? Przecież tu jest inny bar. To jest tylko obecność Toma na przyjęciu. O mój Boże, barman, który nie potrafi barmanować. No nic, będzie w takim razie drugi bar tutaj, bar osobny. Dla wyjątkowo wymagającej klienteli. O, Skarek sobie rozmawia z Emmą. On ją pamięta, on ją kocha najbardziej. Z całej rodziny. Reszta osób je tutaj w środku, niestety miejsca siedzące są niewystarczające na tym przyjęciu. Trochę się tutaj Lena nie postarała. Boże, kochany, co ten samuraj w ogóle dzisiaj robi, nie? On zamiast podawać jakieś jedzenia, to on teraz czyże krzewy. Nie rozumiem człowieka za grosz. Rebeka widziana jest w tym momencie przy swoich znajomych. Właśnie to z nimi chce spędzić ten czas, pijąc. Oni jedzą. Wszyscy są zadowoleni. Kamil opowiada tutaj Kajce po raz kolejny historię z życia. Je, po prostu. Blanka też usiadła tutaj w kuchni, w towarzystwie innych, żeby się ze wszystkimi poznać dobrze. A Oskar chce spędzać czas tylko z Emmą. Nieważne, że wszyscy są pochorowani. No i Lena w tym momencie tańczy ze swoim synkiem. O proszę, jak pięknie, jak cudownie, jak miło. A Rebeka z taką miną, Boże, jeszcze mi przyprowadzili Toma na tą imprezę. Kajka już wzięła pod opiekę dzieci. W jej pobliżu jest Malwinka, Wiktorek, ona już tak okiem spogląda. Arleta została troszeczkę oddana pod opiekę panu doktorowi. Może on będzie miał jakiś pomysł, żeby ją troszeczkę znormalnieć. A nasz pan młody je w swoim osobistym towarzystwie. Jemu nic więcej do szczęścia nie jest potrzebne, on już jest zadowolony, że ma spokój. Póki co mamy dobrą zabawę na tym przyjęciu, Lena coś tam psika, a Oskarek kiwa głową w rytm muzyki. Przyszła jeszcze gruba Emma. Może z nią potańczyć, co? Ona nie powinna już jeść. Za dobrze wygląda. Blanka dosiadła się do wujka. Nie bolą cię nogi w tych butach? Dasz radę przetańczyć całą noc? Tak, zwłaszcza, że przed Tymon. On jest moją samą towarzyszącą. Na dzień. Samuel, Boże, wstań człowieku! Co ty w ogóle wyprawiasz? On chciał coś zjeść, ale chyba go wygonili od bufetu, nie wiadomo dlaczego. Przyjeżdża tam jakieś auto? Może ktoś będzie jechał do domu? Może zaraz ciocia Kaja dołączy? W tej wyjściowej sukni swej. Chyba, że przyjdzie tylko po drinka. Już niestety pokończyło się nam jedzenie. Alena, co jej się wydarzyło? Czemu się zeźliła na tego Janka?
Może on nie chciał z nią zatańczyć. Ale przykre. Ale kuzyn jej się trafił w ogóle. Kajka, gdzie ty idziesz? Chciałam ją wyśledzić. A Antek? Reflektuje? Na taniec z Leną? Lena się czuje na tym przyjęciu niczym panna młoda. Ze wszystkimi zamierza tańczyć. Wszyscy niestety wędrują tutaj do kuchni, żeby zjeść, bo tam już nie ma wolnych miejsc. Samuraj nie ogarnia tych talerzy, niestety. No i tak goście się rozchodzą. Kamil, halo, powrót. O, w ogóle chcę ćwiczyć w międzyczasie, o jest. Tutaj się będzie odbywać jakiś toast. Nie wiadomo, kto go zamierza wygłaszać. Pan doktor się ulotnił po zjedzeniu indyczka. Ale no, Kamil czeka. Boże, Kajka już w kostium kąpielowy się wbiła. Rebeka też już czeka na ten toast. Kryśka tam się denerwuje, Aurora, boże, co za przyjęcie. Niby dobra zabawa, ale w rzeczywistości nikt się nie bawi. Może to samuraj organizuje toast? Kto to wie? Minęła godzina 18. Dzieciaki jeszcze tańczą. No kto wygłasza ten toast? Nikt nie idzie nawet w tym kierunku. Czy to jest Kajka? W tym kostiumie ona chce się pokazać? Ludzie, ogarnijcie. No i jednak to Kajka. Ona zobaczyła alkohol. Już się roznegliżowała. Już ponalewała wszystkim, butelka już poszła. Gdzie jest ta para młoda, a nie ty? Ty tutaj nie jesteś potrzebna, Arleta, ty przede wszystkim też nie. Gdzie jest ten kamień, gdzie jest reszta? A samuraj w tym czasie odetkuje klopa. Arianna już wyrywa naszego biednego Sebastianka, który jest tak podatny na kobiece wdzięki. Opowiada historię, że gość weselny w tym momencie lata z przetykaczką do kibla. Goście się tutaj zbierają na toast, ale niestety Kajka nam tak przedłuży, że ta zabawa się zaraz skończy. A oni nie pokroili nawet tortu. Już zresztą nie zdążą. No troszeczkę przykre, dlatego też nie lubię organizacji wesel, bo to trwa zdecydowanie zbyt krótko. Same dzieci jak na coś przychodzą. Ten Justin też prawie żartuje. Ty masz już 18 lat? No niestety był studentem. No i niestety tyle było po tym toaście, nic z tego nie wyszło. Rebeka postara się dobiegnąć jeszcze do tortu, może uda nam się go pokroić. Ludzie się tak zebrali, no miał być toast, nie ma. Kajka nic nie powiedziała, pewnie ktoś ją skrytykował za brak stroju, jakiegokolwiek. No to Sonia za ten czas wzięła tą butelkę, ponownie rozdzieliła dla wszystkich porówno, którzy tutaj stoją. No jak widać dostała Arianna i Krycha. Im się należało. Zapadł zmrok, Seba tak patrzy przez ścianę, co tam się dzieje. Jego brat je. A na parkiecie, jak widać, uchował się tylko Tytus. Rebeka ma dokładnie 5 sekund, żeby pokroić tort w tym czasie, a Sonia, żeby wygłosić toast. Chciałam powiedzieć, no na zdrowie młodej parze. Ich nie ma pośród nas, ale zabawa jest dobra. No i goście stwierdzili, dobra zabawa, okej, okay. Pan młody tańczy. No i tutaj wszyscy w jednym rządku opuszczają już ten dom. Tej kpiary to ja nawet nie zauważyłam na tym przyjęciu, szczerze mówiąc. Może ktoś pójdzie wspólnie, podprowadzają się nawzajem. Tym on się zajmie dzieckiem, albo on czeka na ojca. Nigdy nie wiadomo. Czy Kamilowi uda się pokroić tort? Rebeka na niego czeka, zjawił się jakiś pies, dopasował się kolorystycznie do panny młodej. Samuel i Lena piją jeszcze szampana w towarzystwie Soni. Jej się podoba takie życie, ona by mogła. Codziennie by zakładała taką suknię wyjściową. Mogłaby się wrzędzić do takiej rodziny. Teoretycznie no jest członkiem takiej rodziny, ale no nie ta odnoga gałęzi. No to co, łykniemy w końcu, czy nie? Samuel głupie się cieszy, to chyba było łyknięte. W związku z tym, że godzina młoda, jeszcze by mieli tutaj członkowie naszej rodziny ochotę na jakieś tańce. Więc może Lena zaprosi jeszcze rodzinę na wieczór. Niech będzie taka dogrywka, bo oni sobie nic nie potańczyli. Coś tak za szybko skończyło. Dopiero w tym momencie został pokrojony torcik, także Rebeka i Kamil jesteście w centrum zainteresowania i tyle z tego było. Takie to było właśnie zainteresowanie. Miejmy nadzieję, że przyjdzie teraz cała rodzina od Kajki, żeby spróbować jeszcze tego przepysznego tortu z jakimiś tam owockami. No i niestety nie da się tego pokroić, już można tylko posprzątać. Nie wiem, na jakiś szajs, szczerze mówiąc, z tego przyjęcia się zrobił. Niby zabawa była dobra, ale mnie jakoś do śmiechu nie było, za grosz. Kamil, my jeszcze nie tańczyliśmy pierwszego tańcu. To tańcz, tak ja. Samuraj leci nam już do domu. Chyba już się zorientował, że nic z tego nie będzie. Blanka niestety, ale idzie spać. Już ją wykończył ten cały dzień. A Oskarek w pełni sił. O proszę, on czeka jeszcze na dogrywkę. Poprawiny wieczorne. Może uda się tutaj jeszcze doprosić Wacława, może by się zjawił, skoro Sońka też będzie. Samuel, może ty masz ochotę kogoś zaprosić na wieczór? Może znasz jeszcze jakiegoś znajomego, który lubi się bawić. Co prawda zaczyna padać, więc życzę wam ogólnie szczęścia. No nie, oni wychodzą ze względu na dziecko. Nie, nie wierzę w to, co się wydarzyło w tym momencie. Ale pechowy ten ślub, co nie? W ogóle się nie pobawiłam, a teraz pada deszcz. No właśnie. Ja mam też takie odczucie. A Samuel tam nie słucha, on już tutaj zaprasza kogoś. A Kamil już ze swoim kuzynostwem zaczyna tańczyć. Teraz robimy prawdziwą balangę. Tutaj zjawił się nawet Wacek, ale przez nią uwagę niestety Sonia się zmyła. Tak więc trzeba to naprawić. Rebeka jest okropnie zmęczona. Pójdzie sobie szybko do toalety, zobaczy, czy jeszcze coś da się wygrzebać z talerzy bufetowych. No to Aurorka, myślę, że pora, żeby potańczyć wspólnie. To jest w końcu imprezka. Lena wychodzi jeszcze powitać kolejne osoby, które zjawiły się na tych poprawinach wieczornych. A Samuel mógłby już zacząć zapraszać gości do tańca, żeby w końcu jakaś balanga na wieczór była, ale nie na tym chodniku, Rozalku. Za grosz wstydu ona nie ma. Filip, ty już powitany, no i prawidłowo. Zaraz cię Samuel wyciągnie do tańca, a może i nie, bo się wita z Ulką. Prosimy tutaj o dołączenie do tańca. Lena sobie wypije mały kieliszeczek i wtedy od razu zacznie tańczyć. Rebeka niestety wygłodniała, także trzeba ci ściągnąć ten kwiatek. Wacuś, o proszę, gra w piłeczkę z Oskarkiem. Barman idzie do domu. Myślisz, Wacek, że byłbyś dobrym tatą? A Janek, jaka ochrana mina. Nigdy go jeszcze takim nie widziałam. Ale słuchajcie, nikt nie korzysta z tych tutaj alkoholi automatowych. Mi się wydaje, że to powinien Samuel zademonstrować, jak to się bierze z tego automatu, bo to jest fajna rzecz, rzadko spotykana. Trzeba pokazać taki luksus.
A ty, Lena, do tańca. O, proszę, mamy piweczko. Kosztuje dyszkę. No i tak wkładamy sobie do wszystkich otworów na twarzy. I tym samym zyskujemy świetny nastrój. Troszeczkę zakręci się w główce. Samuel zaraz nie ogarnie, gdzie jest jego dom. Chociaż przy nim stoi. No cóż, miło, miło, fajnie. To która dama do zatańczenia? Dawaj, ciotka, tańczymy wspólnie. Mieści zimno w tej kietce? Widziałaś tego wacusia? To mój zięciu. No widziałam, ale ślubu tam nie było. A za to u nas był. Lena już wściekła, mój Boże. Rebeka jak tutaj rozprawia z Antkiem. W końcu złapali jakiś wspólny temat. A Toas chciałaby wnieść Lena. Bo słuchajcie, moi drodzy mini. Mam ważną rzecz do powiedzenia, a mianowicie stałam się właścicielką sklepu z luksusowymi kosmetykami. No wszyscy mdleją na tą wiadomość. A to wszystko zawdzięczam tylko jednej osobie. Mojej cioci Kai, która pokazała mi, że handel to najlepsza rzecz, w którą można zainwestować. Także zapraszam do mojego sklepu. Kiedyś później. A Samuel jeszcze nie wie, na co te pieniądze zostały przeznaczone. Jako, że pannie młodej się nie odmawia, no to Rebeka zaprosiła wszystkich do tańca. Seba naturalnie tańczy już ze swoją nową teściową, ona go obejmuje za szyję. No i takim sposobem Arianna ulotniła się już do domu, ona nie lubi tańczyć, źle się z tym czuje, bolą ją nogi. Część osób jeszcze pokaże, że potrafi się zabawić, ale ogólnie to tak niechętnie. To nie jest ich impreza, Kamila też tutaj już nie ma. Rebeka cały czas marudzi, ten kwiat zwiennął jej już w ręce. Blanka kicha, Samuelowi grożą w pracy. No same nieprzyjemności na sam koniec i jeszcze ktoś wyłączył już muzykę. Tak więc będziemy powoli kończyć tą imprezę. Kto jeszcze głodny, to może skorzystać z galaretki. Samuel naturalnie korzysta, rozmawiając z innymi kobietami. No to na sam koniec jeszcze 100 lat dla pary młodej, zwłaszcza dla tej Rebeki, która teraz okazuje się, że szlocha okropnie. Pewnie żałuje, że wyszła za mąż za Kamila, a nie za Zygmunta, który dzisiaj o dziwo się nie pojawił. Rodzeństwo zaczyna sobie grać w piłkę, Rozalka ćwiczyć, czyli standardowo, jak kończy się zawsze każda impreza. Lena wędruje już do łazienki, ciocia Kajka wraz za nią. Rebeka zje sobie jeszcze galaretkę, a Kamil siedzi już na górze, raczej będzie już się zwijał też do spania. Pokorzysta może jeszcze z tych górnych łazienek, bo rzadko tu bywa. Bracia idą tam już do domu, Janek oraz Seba poszedł już. No i Rebeka na sam koniec usiadła sobie z Sonią, ona ocenia jej przyjęcie na nie najlepsze, jako jedyna się źle tutaj bawiłam. No cóż, wszystkim nie dogodzisz. Kto jeszcze pochwycił tego szampana? Skąd oni w ogóle wynajdują jakieś butelki z szampanem? Gdzie to jest? Tu? Boże, leży szampan na podłodze. Oczywiście Kajka już pierwsza obok flachy. No i mamy kolejną flaszkę tutaj, Blanka już przebrana w szlafroczek. Krycha, mów! Ale najpierw Lena musi wszystkich zarazić. Za co pijemy? No oczywiście za naszego kochanego Kamila, żeby mu się ułożyło życie przy Rebece. Prosimy w tym momencie jakiś pocałunek pary młodej. Nie wiadomo, gdzie jest panna młoda. To nie Ulka! On tak się odwraca do Ulki. Nie no, Ulka twierdzi, że już jest za późno. Na jakiekolwiek całusy. Rebeka w tym czasie pożegnała się również ze swoją koleżanką Krysią. No to, moja małżonko, pora na pocałunek. To nie jest zbyt częsty widok, jeśli chodzi o Rebekę i o Kamila. Zwłaszcza patrzenie z takim uczuciem na siebie. To dość dziwne. No i goście jak to zobaczyli, no to stwierdzili, że muszą już odejść z tego domu. Bo tutaj zaraz mogą dziać się rzeczy. Przede wszystkim przeznaczone tylko dla dwóch osób, a nie dla jednej. Co tu się stało? O mój Boże, Samuel się zlał! Po tym alkoholu, który on wypił, wszystko poleciało już na podłogę. Rozalka to widziała. Próbuję mu jakoś pomóc, ona widziała już wiele rzeczy w swoim życiu, także nie obrzydzaj to za grosz. Samuel, biedny mój, niedołężny kolego. No cóż, pozostaje się tylko wykąpać. Lena również będzie szła już do kąpieli, no i ogólnie wszyscy będą już wędrować do spania. No i Rebeka niby przypadkowo wchodzi Samuelowi do wanny. Wszyscy chcą mi pomagać w kąpieli, no nie radzę sobie. Patrząc na ten mocz na kafelkach, to ja nie wiem, czy ten Samuel sobie radzi. No Rebeka, możesz odłożyć te kwiaty ogólnie. Jakoś się tam przebrać. Blanka również napuszcza sobie wody do wanny. Ona chyba w ogóle nie pójdzie do szkoły, bo już praktycznie ranek, a ona jeszcze nie położyła się spać. Biedna Lena musi sprzątać po swoim niedołężnym mężu. Po co tyle chlał? To jest główne pytanie. A Kamil zaczął teraz czytać książkę. Co go wzięło? Co on czyta w ogóle? Nie wiadomo. Nawet nie zna tytułu. Tytułu nie przeczytał akurat. Lena odkłada swoją suknię do szafy. Wybierze sobie następnie taką seledynową, może jeszcze będzie mieć okazję się w niej pokazać. Oj Boże, Samuel, już przestań ryczeć, no zdarza się. Zobacz, jak pięknie wygląda w tej sukience. No, faktycznie, pięknie. Chodźmy już może spać, ale nie z Kamilem, bo on powinien mieć noc poślubną z Rebeką. Dlaczego nie możemy spać w tym łóżku? Ubrałam się nawet kolorystycznie. Naturalnie noc poślubna musi zostać zaliczona. Chyba trochę przytyłaś, co? Odkąd cię ostatni raz widziałem? Nago, w łóżku. No cóż, nie wiem, czy takie komplementy podziałają na Rebekę. No chyba jednak tak, najwidoczniej przytyła w odpowiednich miejscach. Poza tym nasi domownicy już w tym momencie śpią. W końcu, no praktycznie powinni się już budzić. Niestety, ale Oskarek jest tą jedyną osobą, która nie pójdzie już spać. Robi jeszcze sobie siusiu. No i pewnie od razu wyślemy go do szkoły. Jako jedyny będzie jeszcze przebrany. Klasycznie nad ranem nastąpi jeszcze wielkie sprzątanie. Będzie trzeba uporządkować tutaj ogród, więc dojdą kolejne koszty. No a Kamil ma dzisiaj dzień wolny z powodu swojego ślubu. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za obejrzenie i do następnego. Pa, pa!